Dobiegający końca 2021 rok był kolejnym rokiem realizacji strategii rozwoju rynku kapitałowego. Mimo że pandemia koronawirusa nie ułatwiała zadania, prace prowadzone były intensywnie. Spośród 90 zadań wskazanych w strategii, 2/3 z nich jest obecnie zrealizowanych lub znajduje się na zaawansowanym etapie wdrażania. W minionym roku skupiliśmy się przede wszystkim na tych najbardziej namacalnych dla zarówno inwestorów, jak i emitentów zachętach do tego, aby w rynku kapitałowym uczestniczyć, na nim zdobywać kapitał, ale i lokować swoje oszczędności. W przyjętych i podpisanych przez pana prezydenta niedawno ustawach realizujących Polski Ład znalazły się dwie kluczowe ulgi. Pierwsza z nich to ulga na IPO, dzięki której przyszli emitenci giełdowi będą mogli od podstawy opodatkowania odliczyć sobie 150% kosztów poniesionych na swój debiut giełdowy. Z drugiej strony inwestorzy, którzy zdecydują się zakupić akcje na IPO i podtrzymać je przez 3 lata, będą zwolnieni przy sprzedaży tych akcji z podatku od zysków kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki. Czyli z jednej strony zachęcamy tych emitentów, dla których koszty związane z debiutem giełdowym mogą okazać się pewnym wyzwaniem do tego, aby jednak te decyzje podjąć. Z drugiej strony inwestorów zachęcamy do tego, aby myśleli o swoich inwestycjach długoterminowo, aby wiązali się długoterminowo ze spółkami i razem z nimi rośli. Wśród długoterminowych celów, które w większym stopniu będą realizowane w kolejnych latach, znajdują się m.in. zagadnienia z obszaru zrównoważonego finansowania. Dzisiaj kwestie ESG to jest mainstream i my oczywiście musimy to wyzwanie dostrzec, dlatego nasze działania w ramach budowania takiego regionalnego centrum zrównoważonych finansów w Polsce chcemy w tym roku zintensyfikować. Stawiamy przede wszystkim na rozwój instrumentów, publikujemy nasz raport o tym, jak w Polsce możemy rozwijać rynek zielonych obligacji. Polska była pierwszym emitentem zielonych obligacji skarbowych na świecie i ten sukces chcielibyśmy przełożyć również na ten segment rynku obligacji komunalnych oraz korporacyjnych. Także instrumenty na pewno. Z drugiej strony będziemy stawiać na takie działania edukacyjne i promocyjne. Dostrzegamy, że w Polsce jest wiele ambitnych spółek, wiele ambitnych inwestorów, którzy dostrzegają te wyzwania przede wszystkim środowiskowe i klimatyczne, ale także społeczne. Natomiast potrzeba jest dla nich pewnego wsparcia, tak aby lepiej mogli zrozumieć, co jest od nich oczekiwane w kwestii na przykład raportowania niefinansowego oraz jakie są długoterminowe oczekiwania rynku w tej kwestii. Strategia rozwoju rynku kapitałowego to dokument przyjęty przez rząd w październiku 2019 roku. Jest to pierwszy tak szczegółowy i kompleksowy plan rozwoju rynku kapitałowego w naszym kraju. 90 zadań, które wytycza strategia, dotyczy m.in. uproszczenia procedur administracyjnych dla uczestników rynku, zwiększenia jego płynności, a także wzrostu poziomu oszczędności prywatnych. Realizację celów strategii zaplanowano do 2023 roku.